taki właśnie przyłbik, to mniej więcej tak wygląda. Zobaczcie, najważniejsze, że chronimy sobie naszą twarz. Buziaczka. Fajnie dolega. Ok? I z takiej teczki możecie sobie takie coś wyprodukować. No słuchajcie, teraz musimy ciąć tą część nieprzezroczystą, tak? Tu mamy blaskę, delikatnie sobie ją układamy, tą blaskę, tak żeby się nam fajnie ułożyło. I robimy z tego takie centymetrowe, ile? 4, 3 paski. 3, 4 paski, 4. 4 paski. Wiemy, takiego. Słuchajcie, mamy 4 paski. 2 paski robimy. Ucinamy po 1,5 cm z każdego boku. Na przykład. Ciach. Ciach. Mamy 2 paski. I uwaga, z jednej strony łapiemy. Przyłączam. Dochamy krawędzi. Z drugiej strony to samo. Kiedy nam się tak fajnie ona już układa. I z podwodu to samo. I z podwodu to samo. Teraz zostały nam 2 długie paski. Możecie ich na razie nie ucinać. Przymocowujemy je teraz od wewnętrznej strony. Też oczywiście przymocowujemy do właśnie sobie. Chyba, że macie, słuchajcie, gumkę. To możecie od razu gumkę, która będzie elastycznie dopasowana od razu. Bo ja wykorzystuję oczywiście całą teczkę, tak? Możecie gumkę. Łączycie paski, ale warto dostosować. Jakbyście mieli gumkę, to od razu można założyć. Dostosować do siebie. Łapiemy, zdejmujemy, zszywamy, obcinamy sobie końcówki, żeby to nie było, to jest zbędne. Zakładamy